Witam Was w kolejnym odcinku Fizyki od Podstaw. Opowiem Wam o energii potencjalnej oraz o jej zmianie. Energia potencjalna jest zależna od dwóch wielkości fizycznych. Są nimi masa i wysokość względem danego punktu odniesienia. Dobrym przykładem będzie tutaj tsunami dropper w Energylandii. Wózek wraz ze zwiększeniem swojej wysokości nad poziomem podłoża zwiększa swoją energię potencjalną. Energia ta jest na samym końcu bardzo szybko uwalniana, co objawia się piskiem ludzi tam przybywających. Energię potencjalną ustalamy względem jakiegoś układu odniesienia. Więcej o układzie odniesienia opowiedziałem w filmie wyświetlonym na karcie po prawej na górze. W zależności od obranego układu odniesienia, energia potencjalna może mieć zupełnie inną wartość. Aby łatwiej to zrozumieć, zadam Wam proste pytanie. Mamy 10-piętrowy blok. Jak myślicie, ile pięter muszę pokonać, aby wejść na dach budynku? Pewnie każdy z Was powie, że trzeba przejść 10 pięter. A ja Wam powiem, że trzeba przejść tylko 6. I Wy, i ja mam rację, ponieważ Waszym układem odniesienia była ziemia, na której stoicie, a moim układem odniesienia było 4. piętro budynku, na którym stałem. Z energią potencjalną jest podobnie. Załóżmy sobie samolot, który leci na stałej wysokości. Względem poziomu morza jego energia jest dość wysoka, ponieważ wysokość jest znaczna. Gdy samolot zbliża się do gór, to energia potencjalna względem poziomu wody jest nadal taka sama, ale względem ukształtowania terenu gwałtownie maleje, ponieważ maleje odległość między gruntem a samolotem. Weźmy sobie jeszcze inny przykład. Tutaj w starym Tomb Raiderze można wchodzić na coraz wyższe platformy. Lara Croft względem każdej z platform, na której stoi, posiada energię potencjalną równą 0. Natomiast względem podłoża, jej energia rośnie wraz z wysokością, na której się znajduje. Ilość zgromadzonej energii jest uzależniona również od masy podnoszonego obiektu. Jeśli będziemy mieli dwa ciała na tej samej wysokości, a ich masy będą różne, to energia potencjalna ciała o większej masie będzie większa niż energia potencjalna ciała o masie mniejszej. Tutaj podobnie jak w przypadku energii kinetycznej omawianej w moim poprzednim filmie, zmiana energii potencjalnej jest równa wykonanej pracy. To bardzo ważna informacja. Mówi ona o tym, że gdy ciało zwiększa swoją wysokość, to ktoś lub coś musi nad tym ciałem pracę wykonać. Przykładem może być dźwig podnoszący ciężki przedmiot do góry. Silnik dźwigu wykonuje pracę, a energia potencjalna uwieszonego przedmiotu rośnie. Oczywiście zasada ta będzie też działać w drugą stronę. To znaczy, że gdy coś będzie obniżało swoją wysokość, czyli będzie zmniejszało swoją energię potencjalną, to będzie wykonywało w tym czasie pewną pracę. Na przykład zwiększy swoją prędkość lub podczas upadku coś zniszczy. Takim często pojawiającym się przykładem w szkole jest tama na zbiorniku wodnym. Tama działa w ten sposób, że spływająca woda z góry obniża swoją energię potencjalną i przy tym wykonuje pewną pracę, obracając turbinami wodnymi. Turbiny wodne obracając się generują energię elektryczną na zasadzie dynama w rowerze. Energia potencjalna i energia kinetyczna występują ze sobą praktycznie nierozerwalnie, ponieważ bardzo często energia kinetyczna zamieniana jest na potencjalną i na odwrót. Więcej jednak na ten temat dowiecie się na moich kolejnych filmach, w których opowiem o energii mechanicznej i zasadzie zachowania energii. Dzisiaj musicie zapamiętać, że wzór opisujący energię potencjalną zapisujemy w następujący sposób. M to oczywiście masa, G to przyspieszenie ziemskie, natomiast H to wysokość względem obranego układu odniesienia. Zróbmy teraz jakieś zadanie. Gość o masie 45 kg wskakuje na kolejne stopnie wieży. W czasie 20 sekund pokonał drogę 40 metrów. Obliczyć trzeba, jak wzrosła energia potencjalna względem podłoża wieży. Obliczyć należy też pracę. Trzeba też dowiedzieć się, jaką średnią moc posiadał ten gość na całej drodze w górę wieży. Zacznijmy od wypisania danych. Masa to 45 kg, natomiast czas to 20 sekund, no i wysokość 40 metrów. Na początku policzmy energię potencjalną na wysokości, na jaką się wspiął. Korzystamy z poznanego dzisiaj wzoru.
Podstawiamy do niego znane nam wielkości fizyczne, pamiętając, że G to przyspieszenie ziemskie w przybliżeniu równe 10 metrów na sekundę kwadrat. Otrzymujemy wynik 18 000 joule, czyli 18 kJ. Spróbujmy obliczyć teraz wykonaną pracę. Powinniśmy wiedzieć, że praca w tym zadaniu to będzie zmiana energii potencjalnej. Skoro naszym położeniem początkowym była podstawa wieży i gość na niej stał, to jego energia potencjalna wynosiła 0. Gdy gość wskoczy na wysokość 40 metrów, to jego energia wynosić już będzie tyle, co policzyliśmy. Praca jest równa zmianie tej energii. Podstawiając wartości energii potencjalnej na końcu i na początku, otrzymamy wartość 18 000 joule. Teraz pozostaje nam poznać średnią moc, jaką posiadał gostek. Wystarczy napisać wzór na moc i podstawić wszystkie znane i poznane wielkości. Otrzymamy w ten sposób 900 watów mocy. Zróbmy drugie, ale za to szybkie zadanie. Na podstawie wykresu energii potencjalnej od wysokości musimy ocenić, ile wynosi masa podnoszonego przedmiotu. Jak widać z wykresu, energia ciała wraz z wysokością wzrasta liniowo. Aby obliczyć masę, odczytamy z wykresu inne parametry. Widzimy, że dla wysokości 5 metrów mamy energię potencjalną równą 125 joule. Spisujemy te dane. Teraz, aby policzyć masę ciała, wystarczy przekształcić równanie. Odwracamy równanie stronami, by było łatwiej to liczyć. Pozbywamy się wszystkiego, co stoi przy masie. Czyli dzielimy obustronnie przez wszystko, co stoi przy masie, czyli dzielimy obustronnie przez G i H. Otrzymujemy w ten sposób równanie na masę. Wstawiamy teraz wielkości fizyczne i obliczamy zadanie. Masa to 2,5 kg. Po dzisiejszym filmie powinniście wiedzieć, czym jest energia potencjalna i z jakiego wzoru ją policzyć. Powinniście też wiedzieć, że im ciało się podnosi wyżej, tym większą energię potencjalną będzie uzyskiwać. Natomiast aby ciało podnosić wyżej, czyli zwiększać jego energię potencjalną, musimy wykonać pracę. Dobrze by było też, gdybyście potrafili obliczyć jakieś zadanie. Zapraszam wszystkich do śledzenia mojego kanału i oglądania kolejnych filmów. Cześć!